Cześć, witajcie na kanale Testomat. Mam na imię Darek i dzisiaj chciałbym Was zaprosić na pojedynek pomiędzy kubkiem termicznym firmy Espeed i kubkiem termicznym Fjordnansen. Zobaczmy, który wypadnie lepiej w teście. Zapraszam Was do oglądania. Zacznijmy może od kubka termicznego firmy Espeed. Jest to model, który jest wykonany z podwójnych ścianek, więc w środku, pomiędzy ściankami, powinna być próżnia, która powoduje doskonałą izolację od warunków zewnętrznych, a co za tym idzie, ciecz, którą wlewamy do środka, powinna długo trzymać swoją właściwą temperaturę, czyli jeżeli mamy gorącą herbatę, powinna być ona ciepła przez długi czas, tak? Jeżeli jest zimna, również to samo. Kubek jest pokryty takim antypoślizgowym materiałem. Nie jest to guma, nie jest to plastik. I powiedziałbym, że jest to taka chropowata jakby stal albo farba. Na dole kubek jest pokryty gumą, więc jest to fajne rozwiązanie. Nie będzie nam stukać, jak go będziemy odkładać. Nie będzie się też przemieszczał. W środku jest zaznaczone do miarka, pokąd maksymalnie możemy wypełnić ten kubek wodą. Sama nakrętka jest oczywiście zabezpieczona tutaj uszczelkami oraz posiada blokadę w formie przycisku, przez który możemy się napić i zablokować kubek. Przejdźmy do konkurenta, czyli kubka termicznego firmy Fjordnansen. Wykonanie jest bardzo podobne. Kubek również jest pokryty taką powłoką antypoślizgową z zewnątrz. Od spodu jest również pokryty gumą, w związku z tym też nie będzie się nam przemieszczał, nie będzie stukał, kiedy go będziemy odkładać. Zabezpieczenie jest takie same, czyli jest również przycisk, przez który zwalniamy zaworek, możemy się napić. Włączamy blokadę, nic nam nie wyleci. Jeżeli chodzi o wnętrze, bardzo podobnie jest zrobione, tak? Jest również wykonany z podwójnych ścianek, pomiędzy którymi znajduje się próżnia, co powinno wpływać na doskonałe właściwości izolujące od otoczenia. Jest miarka w środku, gdzie jest zaznaczone, dokąd maksymalnie możemy wypełnić ciecz. Oraz sama nakrętka jest również pokryta tutaj warstwą gumy, czy też silikonu, który jest wolny od BPA i który po prostu uszczelnia nam zamknięcie. Sprawdźmy, czy po nalaniu cieczy do jednego i drugiego kubka nie będzie po prostu nic przeciekać. Dobra, na pierwszy ogień idzie kubek termiczny Espeed. Zamykam, nalałem tutaj po prostu wodę o normalnej temperaturze. Zobaczmy, czy bardzo wygodnie się z niego pije, jest fajnie wyprofilowany. Tutaj na rękę jest po prostu węższy w środku, szerszy u góry i ma taki ustnik wychodzący z tej nakrętki. Bardzo wygodne. Zobaczmy, czy działa blokada. Parę kropli wyleciało, ale to oczywiście krople z ustnika. Natomiast nic więcej nie cieknie. Przypominam, woda ma temperaturę powiedzmy naturalną, normalną. Nie jest ani gorąca, ani zimna. Tak? Dobra, zobaczmy, jak się teraz pije z drugiego kubka, czyli z kubka termicznego firmy Fjordnansen. Zakręcamy, otwieramy zaworek. Wygodnie, nie powiem, ale jest małe ale, zaraz Wam powiem, o co mi chodzi. Natomiast jest tutaj też wyprofilowany w pokrywce ustnik, przez który wygodnie się pije. Zamykamy, sprawdźmy, czy nic nie wyleci. Wylatuje woda z ustnika. Oczywiście nic się nie dzieje, jest szczelnie.
Przypominam, woda ma temperaturę pokojową. Nie jest ani gorąca, ani lodowata. A teraz powiem Wam, o co mi chodzi z tym małym ale. Zobaczcie na kształty kubków. Widzicie różnicę? Tutaj ten kubek jest lepiej wyprofilowany. Jest bardziej ergonomiczny. Ten jest po prostu szerszy. Inaczej się go trzyma. Ten bardziej naturalnie leży w dłoni. Nie jest to jakiś mankament, ale pod względem ergonomii jest to na pewno jakiś atut, przynajmniej w mojej ocenie, dla kubka termicznego firmy Espeed. Dobrze, teraz moi drodzy, zróbmy sobie test. Naleję gorącą wodę, czy gorącą, no bardzo, bardzo ciepłą, prawie gorącą, prawie wrzącą, powinienem powiedzieć, do tych kubków i przez 12 godzin będę mierzył temperaturę. Zobaczymy, który kubek spisze się lepiej i zobaczymy również, jak temperatura dla danego kubka będzie współgrać z temperaturą otoczenia. Czy będziemy mieli jakieś drastyczne zmiany temperatury cieczy znajdujące się w tych kubkach, czy może też i nie. Noc ma być chłodna, więc test powinien wypaść dosyć obiektywnie. Jak możecie zauważyć, wyniki pomiaru są zlokalizowane w tabelce. Pomiar został rozpoczęty o godzinie 19 przy temperaturze mniej więcej 6 stopni Celsjusza, a zakończony rano o godzinie 9 przy temperaturze 4 stopni Celsjusza. Temperatura cieczy początkowej wynosiła 80 stopni Celsjusza, zarówno w kubku Fjordnansen, jak i Espeed. I na wykresach możecie zobaczyć, jak wyglądało odchylenie, tak, temperatury, czyli różnica dla tych dwóch kubków o poszczególnej godzinie. Najlepiej chyba widać to na wykresie heksagonalnym. Zobaczcie, odchylenie jest niewielkie. Niebieski kolor to Fjordnansen, zielony to Espeed. Kubki idą naprawdę łeb w łeb, jeżeli chodzi o trzymanie temperatury cieczy. Potem jest załamanie, ponieważ pomiar był wykonany o 24, a następny dopiero o 9. Aczkolwiek sami widzicie, że kubki traciły temperaturę tej cieczy w podobny sposób. Jest to kilka stopni Celsjusza co godzinę. Niemniej jednak zwycięzcą, jeżeli chodzi o wartości fizyczne, został kubek Fjordnansen z temperaturą 26 stopni Celsjusza o godzinie 9 rano. Natomiast kubek Espeed miał 20 stopni. Jest to niewielkie odchylenie, aczkolwiek większa i cieplejsza ciecz była w kubku Fjordnansen, tak, o tej porze. Moi drodzy, aura się zmieniła, mamy teraz warunki zimowe, więc taki kubek jak najbardziej się nam przyda. Jak sami widzieliście w teście, oba te kubki dosyć wyrównanie rywalizowały między sobą, można powiedzieć łeb w łeb. Zaczęliśmy od 80 stopni, przez 14 godzin monitorowaliśmy temperaturę i skończyliśmy w okolicach 20 stopni Celsjusza. Tak? Chodzi o temperaturę cieczy w kubku termicznym, jednym i drugim. Zwycięzcą tego testu, przynajmniej jeżeli chodzi o wartości fizyczne, czyli temperaturę, jest kubek Fjordnansen tej firmy, ponieważ pomiary wykazały, że temperatura jest wyższa, tak, w tym kubku wody, czy tam cieczy. Natomiast Espeed wcale mu nie odstawał dużo, bo różnica jest kilku stopni, co widzieliście sami na wykresie. Zastanawiacie się pewnie, co ja bym wybrał? Ja bym wybrał właśnie kubek termiczny firmy Espeed, ponieważ jest bardziej ergonomiczny, lepiej leży mi po prostu w mojej dłoni, lepiej mi się z niego korzysta. Natomiast kubek Fjordnansen oczywiście niczym innym, niczym nie ustępuje temu kubkowi, poza według mnie ergonomią. Oba te kubki, jakikolwiek byście nie wybrali, na pewno będziecie zadowoleni, spełnią świetnie swoją funkcję, także serdecznie Wam je polecam. Dziękuję, że oglądaliście, zostaliście ze mną. Subskrybujcie, lajkujcie, pchamy ten kanał dalej i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!